Ze mną Tomasz Caputa, kapitan drużyny Auroland. Cześć. Cześć, witam. Dzisiaj mieliście ważne spotkanie, bo graliście z drużyną, która też miała same zwycięstwa do tej pory, z Unilever Katowice Hub. Zwycięstwo 3-2. Jak przebiegało to spotkanie? No rzeczywiście to był pierwszy taki prawdziwy test, bo te pierwsze trzy mecze no nie wiedzieliśmy, jak to się będzie układało, bo debiutujemy w tej lidze, ale poszło w miarę gładko, nie spodziewaliśmy się, że aż tak. No ale dzisiaj pierwszy test. 3-2, no i wynik mówi wszystko. Mecz był wyrównany, za każdym razem prowadziliśmy, przeciwnik wyrównywał, no ale w końcówce udało się w zamieszaniu, samobójcza bramka, no i 3 punkty, komplet zwycięstw. Cieszy to bardzo. Jak się nastawiacie na resztę sezonu? Planujecie awans do wyższej klasy rozgrywkowej? Nie mamy jakichś założeń, pewnie żebyśmy chcieli awansować, po to gramy, żeby wygrywać i na końcu jak najlepsze miejsce zająć, ale zabawa to jest podstawa tego naszego tu spotykania się. Jak się uda awansować, to pewnie, że się będziemy cieszyć. Jakichś założeń. Każdy mecz następny jest tym, w którym się skupiamy. No i dzisiaj było widać, że jak przyszedł ten trudniejszy przeciwnik, no to ta mobilizacja była dużo większa i fajnie się skończyło. I mam nadzieję, że za tydzień też tak będzie. Na koniec ligi zobaczymy, co to da. Jest to wasz pierwszy sezon, nasz Silesian Business League. Jakbyś mógł tak w kilku słowach powiedzieć, jak wam się tutaj podoba? No jest to pierwszy sezon tutaj, ale nie pierwszy w ogóle, bo graliśmy w innej lidze wcześniej. Podoba nam się, organizacja jest na wysokim poziomie, poziom gry też jest fajny, boisko jest dobre, poprzednie, na którym graliśmy, no już było trochę sfatygowane. To był między innymi powód zmiany ligi. Jesteśmy zadowoleni z tego, że przeszliśmy tutaj na dzień dzisiejszy, tak mogę powiedzieć. Dzięki, powodzenia w dalszych meczach. Dzięki.